Posłuchajcie, co wam teraz powiem. Dostałem nową posadę gdzieś w górach, nad Djeczynem, wpierw jako kelner, a później ober. Kiedym się w tym hotelu zjawił, obleciał mnie z lekka strach, bo spodziewałem się jakiegoś zwykłego hoteliku, a to było jakby małe miasteczko albo duża wieś pośród lasów i gorących leśnych źródeł. Liza która przywiozła mnie wojskowym samochodem, czuła się tutaj jak u siebie w domu i ciągle się uśmiechała, kiedy oprowadzała mnie długą, drzewną aleją, tworzącą główny dziedziniec. Były tam takie niemieckie, rogate posągi, figury królów i cesarzy, wszystko ze świeżego marmuru albo skrzącego się jak cukier, białego wapienia. Identyczne były też budynki administracyjne, niczym liście akacji odchodzące od głównej kolumnady. Tam zresztą wszędzie były pomniejsze kolumnady. Także, gdybyście chcieli wejść do któregoś z tych budynków, to musielibyście przejść szpalerem identycznych, rogatych posągów. A wszystkie ściany także ozdobione były reliefami pokazującymi chlubną germańską przeszłość. Liza z dumą rozwodziła się, że tutaj jest najzdrowsze powietrze w środkowej Europie i że jeszcze jedno takie miejsce znajduje się pod Pragą, nad Cucholiczkami. I że jest to pierwszy europejski ośrodek hodowli uszlachetnionych ludzi. Bo Partia Narodowo-Socjalistyczna doprowadziła tu do pierwszej krzyżówki, czystej krwi niemieckich dziewcząt ze stuprocentowymi żołnierzami, zarówno z Hereswaffe, jak i SS. Wszystko naukowo opracowane i że kopuluje się tu codziennie w duchu narodowo-socjalistycznym. Podobnie jak na całego kopulowali starożytni Germanie. Ale przede wszystkim przyszłe położnice, noszące w swoich łonach nowych ludzi, będą właśnie tu rodziły. I dopiero po roku dzieci rozjadą się do Tyrolu, Bawarii i Szwarzwaldu albo nad morze, żeby tam w żłobkach i przedszkolach wychowywać się na nowego człowieka. Z tym, że już bez matek, tylko pod nadzorem nowej szkoły. I Liza pokazała mi cudne maluśkie domki. Zbudowane w stylu wiejskich chałup, z kwiatami zwisającymi z okiennych parapetów, tarasów i drewnianych wykuszy. I zobaczyłem też te przyszłe matki. Jedna w drugą jak rzepy. Same blondyny, dziewczyny zupełnie jak nie z tego stulecia. Jakby nasze gdzieś spod Humpolca albo z Chany. I to z takich zapadłych wiosek, że nosiły jeszcze halki w paski i takie bluzki, jakie u nas noszą członkini Sokoła. Wszystkie miały piękne piersi, i wszystkie idąc, bo tutaj te dziewczyny ciągle powolutku spacerowały, przechadzały się szpalerami, jak gdyby należało to do ich obowiązków, wpatrywały się w posągi rogatych wojowników, a czasami zatrzymywały przed pięknymi niemieckimi królami i cesarzami i pewnie utrwalały w swoich mózgach te twarze i postaci, no i dzieje tych sławnych ludzi z dawnych czasów. Później jeszcze się dowiedziałem, usłyszałem to z okien klas, w których odbywały się wykłady o tych legendarnych mężach i gdzie, jak mówiła Liza, przyszłe matki będą egzaminowane z historii, którą musiały nie tyle znać, co wkuć na pamięć, że to należy do obowiązku i że te obrazy z głów dziewcząt powoli spływają prawie przez całe ich ciało w dół. Naprzód jawią się niczym krople śliny, potem jak kijanka, jeszcze później yy, jako coś w rodzaju rzekotki czy ropuchy, aż wreszcie robi się mały człowieczek, homunculus, który yy, powoli miesiąc za miesiącem rośnie, a kiedy minie dziewięć miesięcy, staje się z niego człowiek. I wtedy cała ta edukacja i to oglądactwo obowiązkowo muszą się w tym nowym stworzeniu uzewnętrznić. Liza obeszła ze mną wszystkie kąty, cały czas pod rękę, i zauważyłem wtedy, że jak tylko zerknęła na moje białe włosy, od razu stąpała jakby weselej. A kiedy przedstawiła mnie swojemu przełożonemu jako decze, tak jak mój dziadek miał wypisane na grobie w ćwikowie, to wiedziałem już, że Liza marzy o tym, by spędzić tutaj tych dziewięć miesięcy, a nawet więcej. I że pragnie ofiarować rzeszy potomka czystej krwi. Ale ja, jak sobie wyobraziłem, że z tym przyszłym dzieckiem ma być identyczny cyrk jak u nas, kiedyśmy chodzili z krową do byka albo z kozą do kozła, i wpatrzyłem się w aleję wytyczoną przez kolumny i posągi, to zobaczyłem, że na jej końcu nie widzę nic. A, a właściwie widzę coś, co napędza mi stracha. Taki Mały obłoczek przeraźliwej zgryzoty otaczającej mnie ze wszystkich stron. No i zaraz uprzytomniłem sobie i to mnie uratowało, że przez mój mikry wzrost nie wzięli mnie w sokole do drużyny, chociaż na poręczach i kółkach zwijałem się nie gorzej niż ci wysocy. I jeszcze przypomniała mi się historia ze złotą łyżeczką w hotelu Paryż i to jak wszyscy opluli mnie tylko dlatego, że zakochałem się w niemieckiej nauczycielce gimnastyki. Ale teraz, komendant arystokratycznego socjalistycznego obozu osobiście podał mi rękę, i co więcej, kiedy zerknął na moje włosy koloru słomy, to uśmiechnął się miło, jakby zobaczył piękną dziewczynę, albo łyknął ulubionego likieru czy wódki. A ja cały się wyprostowałem. I chociaż nie miałem twardego kołnierza przy fraku, to chyba pierwszy raz pomyślałem, że nie trzeba być dużym. Wystarczy się tylko za takiego uważać. Rozglądałem się spokojnie dookoła, bo przestałem być popychadłem, pikolakiem czy małym kelnerem, który od dziecka aż do końca życia miał zostać mikrusem i pozwalać mówić do siebie kurduplu i gnojku i wysłuchiwać obelżywych docinków w związku z moim nazwiskiem Decze, bo tutaj byłem Herr Decze. Dla Niemców nie miało ono nic wspólnego z dzieckiem. Na pewno kojarzyło im się z czymś innym. A chyba w ogóle nie potrafili go z niczym w Niemczyźnie powiązać. I tak zacząłem być szanowanym człowiekiem. Już tylko dzięki temu, że nazywałem się Decze. I jak mi powiedziała Liza, takiego nazwiska zazdrościć mi będą nawet Junkrzy z Prus i Pomorza, którzy w swoich zawsze mają ślad rdzenia słowiańskiego. Tak samo jak ja, von Decze, kelner Sekcji piątej, gdzie troszczyłem się o pięć stołów w południe i podczas kolacji oraz o pięć ciężarnych niemieckich dziewczyn. Kiedy tylko na mnie dzwoniły, przynosiłem im mleko, puchary zimnej górskiej wody, placki tyrolskie albo półmiski mięsa na zimno, i w ogóle wszystko, co było w karcie. Dopiero tutaj rozkwitłem i tak jak u pana Cichego czy w hotelu Paryż, byłem dobry na rewirze bo tutaj stałem się pupilkiem tych ciężarnych Niemek. Zresztą podobnie traktowały mnie panienki w barze hotelu Paryż, kiedy był czwartek i do Chambre Separe przychodzili maklerzy. Ale te Niemki i Liza też, wszystkie z upodobaniem przyglądały się moim włosom i frakowi. A później Liza załatwiła, że w niedzielę albo w święta Mogłem serwować posiłki przepasane tą niebieską szarwą, z orderem w kształcie złotych rozprysków, z czerwonym kamieniem po środku i z napisem Viribus Unitis. I dopiero teraz dowiedziałem się, że nawet w Abyssinii są w obiegu talary Marii Teresy. I tak, w tym leśnym miasteczku. Tu, gdzie każdego wieczora żołnierze wszystkich rodzajów broni pokrzepiali się dobrym jadłem i popijali dla większej ochoty specjalne wina reńskie albo mozelskie, ale dziewczyny piły wyłącznie puchary mleka, żeby potem noc w noc mężczyźni mogli być do nich dopuszczani. Rzecz jasna w sposób niemal do ostatniej chwili naukowy. Zyskałem przydomek kelnera, który obsługiwał abysyńskiego cesarza. Byłem tu w tej samej roli jak pan Skowronek, ober z Paryża, ten co obsługiwał angielskiego króla. Miałem też praktykanta, którego identycznie szkoliłem jak pan Skowronek mnie, żeby rozpoznawać z jakich stron pochodzi ten czy tamten żołnierz i co sobie zamówi. I też zakładaliśmy się o dziesięć marek, i tak samo odkładaliśmy je na pomocniku, a ja prawie zawsze wygrywałem. Wtedy właśnie uświadomiłem sobie, że. Poczucie wygranej jest decydujące, że jeśli tylko człowiek zwątpi albo da to sobie wmówić, to ciągnie się to za nim przez całe życie i nigdy już nie stanie na własnych nogach, zwłaszcza w swojej ojczyźnie i w swoim środowisku, gdzie spoglądają na niego jak na główniarza, na wiecznego Pikolaka, kim wśród swoich ja właśnie miałem być. Ale tutaj byłem przez Niemców szanowany i wyróżniany. Każdego popołudnia, gdy świeciło słońce, brałem puhary mleka albo lodów i szedłem na niebieskie pływalnie, gdzie pływały sobie te ciężarne niemki, zupełnie nagie i z rozpuszczonymi włosami. Traktowały mnie, no i to mi ślebiało, jak jednego z lekarzy. Mogłem się im przyglądać. Jak falowały ich jasne ciała, jak rozkładały ręce i nogi, jak po energicznych ruchach całe ciało wyprężało się, żeby po chwili ręce i nogi znów wpadły w ten cudowny pływacki rytm. Ale mnież właściwie nie zależało na tych ciałach. Zakochałem się i ten widok mnie paraliżował w płynących włosach, które niczym jasny dym palonej słomy snuły się za tymi ciałami. Włosy, które podczas silnych ruchów rąk i nóg rozpościerały się całą swoją powierzchnią, na moment jakby nieruchomiały, ich końce odrobinę falowały niczym roleta do tego cudowne słońce a w tle niebieskie albo zielone kafelki, w których maleńkie wodne fale odbijały odpryski promieni słonecznych i wyglądało to jak lanek ludzki. I jeszcze Cienie i ruchy ciał na ścianach i na mokrej posadce basenu. A ja, kiedy dopłynęły, opuściły nogi i stały tak z gołymi piersiami i brzuchem, po którym ściekała woda, zupełnie jak rusałki, ja podawałem im pucharki. A one powoli piły albo jadły, znów zanurzały się i, złożywszy dłonie, jak do modlitwy, w rytmicznym tempie rozgarniały wodę, pływając znowu nie tyle dla siebie, Ile dla nienarodzonych jeszcze dzieci. Przez tych parę miesięcy widziałem tam, tyle że już w krytych basenach, jak matki pływały razem z maluśkimi dziećmi, tymi trzymiesięcznymi brznącami, tak samo jak z niedziedzicą i jej młodymi, czy też z fokami tuż po urodzeniu, albo z kaczątkami pływającymi zaraz po wylęgu. W wolnych chwilach pisałem długie listy do Lizy. Najpierw gdzieś pod Warszawę, którą już zdążyli zdobyć, później do Paryża. A potem, pewnie z powodu tych zwycięstw, tutejsze rygory nieco zelżały. Zaraz za miasteczkiem zbudowali panoptika, strzelnice, karuzele i huśtawki. Zupełnie tak samo jak podczas odpustu na świętego Macieja w Pradze. Identyczne atrakcje. Nawet Frontony tych bud miały wymalowane nimfy, faunów i przeróżne alegoryczne postacie kobiece i zwierzęta, podobnie jak u nas, a z kolei na strzelnicach, karuzelach i burtach huśtawek kłębiły się germańskie hordy w rogatych hełmach. I ja z tych obrazów czerpałem ogólną wiedzę o Niemczech. Przez cały rok, jak tylko miałem wolne, przyglądałem się każdemu po kolei i wypytywałem o wszystko referenta od kultury. A ten z zapałem mi tłumaczył, zwracając się do mnie, Mein lieber herr deche? Tak pięknie wymawiał to deche, że bezustannie go molestowałem, aby z tych obrazów i reliefów uczył mnie chwalebnej historii niemieckiej, żebym i ja mógł kiedyś spłodzić niemieckie dziecko. Tak jak to uzgodniliśmy z Lizą, na której zwycięstwo nad Francją zrobiło takie wrażenie, że po powrocie ofiarowała mi swoją rękę. Tyle, że musiałem o nią poprosić jej ojca, właściciela restauracji amsterdamska w Hebie. I tak oto niewiarygodne faktem się stało. W Hebie. Musiałem się poddać badaniom sądowym sędziego i lekarza wojskowego z SS, zresztą zgodnie z pisemnym podaniem, w którym wyliczyłem wstecz całą moją rodzinę i nadmieniłem od cmentarzu w ćwikowie, na którym leży dziadek Johann Decze. I powołując się na jego aryjskie, germańskie pochodzenie, zwróciłem się z uniżoną prośbą o wyrażenie zgody na ślub z Lizą Elżbietą Papanek. I jeszcze poprosiłem, tak jak prawo Rzeszy tego wymagało, żeby zbadano mnie od strony cielesnej. Czy w myśl ustaw norymberskich, jako przedstawiciel innej narodowości, mogę nie tylko spółkować, ale i zapłodnić aryjską, germańską krew. No więc Urząd do Spraw Ochrony Niemieckiego Honoru i Krwi nie sprzeciwił się mojemu orzenkowi z Arejką krwi niemieckiej. I dostałem zgodę na ślub, ostemplowaną kilkoma silnymi uderzeniami pieczątek, a w tym samym czasie czescy patrioci byli skazywani na śmierć przez identyczne uderzenia identycznych pieczątek. Ślub odbył się w Chebie. W czerwonej sali urzędu miasta. Wszędzie wisiały czerwone flagi ze swastyką. Urzędnicy byli ubrani w brunatne mundury z czerwonymi opaskami na ramieniu, a na opaskach też widniała swastyka. Ja miałem na sobie frak, a na piersiach tę niebieską szarfę z orderem tym, co dostałem od abisyńskiego cesarza. Za to Liza, moja narzeczona, Znów była w swoim myśliwskim stroju, z kamizelką ozdobioną dębowymi gałązkami, a w klapie miała swastykę na czerwonym polu. Właściwie nie był to ślub, tylko jakaś ceremonia wojskowo-państwowa, podczas której bez ustanku rzecz była o krwi, honorze i obowiązku. Aż wreszcie burmistrz, też w mundurze, oficerkach i brunatnej koszuli, poprosił nas, yy, czyli młodą parę, Żebyśmy podeszli do czegoś w rodzaju ołtarza, z którego zwisała długa flaga ze swastyką, a na stoliku stało oświetlone od dołu po piersie Adolfa Hitlera, który był jakby zachmurzony. Tak to wyglądało, bo światło żarówek kładło mu się cieniem na zmarszczkach. Burmistrz ujął dłoń moją i panny młodej i okrył je tą flagą. A potem z uroczystą miną podał nam przez to sukno rękę. I to był właśnie moment zaślubin. Powiedział nam, że od tej chwili należymy do siebie i że naszym obowiązkiem jest nieustannie myśleć o partii narodowo-socjalistycznej i płodzić dzieci, które muszą być wychowane też w duchu tej partii. I o mało się przy tych słowach nie rozpłakał. Ale później uroczyście oświadczył, żebyśmy się tak bardzo tym nie przejmowali, bo nie możemy oboje polec w boju o nową Europę, ale oni żołnierze i partia będą ten bój prowadzić aż do ostatecznego zwycięstwa. I potem z płyty gramofonowej rozległo się Die Fane, Hoch, Die Reichen Dich geschlossen. I wszyscy towarzyszyli tej płycie. Liza też. A ja wtedy przypomniałem sobie, że dawniej śpiewałem na strachowskich radbach i gdy domow mój. I teraz też nuciłem ze wszystkimi, tyle że po cichu. Liza Lekko dotknęła mnie łokciem i spiorunowała wzrokiem, więc zaintonowałem razem z innymi: S.A. marszyren. I to nawet z sercem, a pod koniec zupełnie tak, jakbym był Niemcem, bo jak się rozejrzałem, zobaczyłem, któż to jest świadkiem mojego ślubu. Byli nawet pułkownicy i wszyscy partyjni kacykowie z Hebu. Wiedziałem, że gdybym miał ślub u siebie, to cała impreza przeszłaby bez echa ale w Hebie wyglądała niczym jakieś historyczne wydarzenie, ponieważ Liza była tu znana. Wreszcie ceremonia się skończyła. Stałem, wyciągając ręce do gratulacji i pot zaczął mnie oblewać, bo ja wyciągałem rękę, ale żaden z oficerów Wehrmachtu i SS ręki mi nie podał. Znowu byłem dla nich marnym kelnerzyną, pikolakiem, tym czeskim kurduplem, gnojkiem – za to prawie wszyscy rzucili się na Lizę, gratulując jej tak prowokująco, że zostałem sam opuszczony przez wszystkich. Burmistrz poklepał mnie wprawdzie po ramieniu, ale kiedy wyciągnąłem do niego rękę, on mi swojej nie podał. Stałem tak przez chwilę, jakby wyciąganie ręki całego mnie sparaliżowało. Po chwili burmistrz ujął mnie pod ramię i zaprowadził do biura, żebym podpisał i zapłacił za akt ślubu. I wtedy spróbowałem jeszcze raz. Zostawiłem na stole. Sto marek więcej. Ale jeden z urzędników, łamaną czeszczyzną, powiedział mi, chociaż ja rozmawiałem po niemiecku, że tutaj nie ma zwyczaju dawania napiwków, że tu nie restauracja, ani kantyna, czy gospoda, tylko urząd twórców nowej Europy, w której decyduje krew i honor, a nie jak w Pradze terror i łapówki, czy inne kapitalistyczne i bolszewickie wymysły. Przyjęcie weselne odbywało się w restauracji amsterdamska. I tam znowu widziałem, że chociaż każdy przepijał także do mnie, to wszystko kręciło się wokół lizy. Zacząłem więc wczuwać się w rolę wprawdzie tolerowanego Aryjczyka, ale jednak Bemisz. Chociaż miałem żółte, jaśniuteńkie włosy, a na piersiach szarfę, przy fraku zaś ten order w kształcie złotych rozprysków. Ale nic nie dawałem po sobie poznać, udawałem, że tego nie widzę, uśmiechałem się i nawet czułem się dumny, że jestem mężem tak poważanej kobiety, bo wszyscy oficerowie, na pewno nie żonaci, zalecali się do niej, albo przynajmniej mieli na to ochotę, lecz żaden z nich jej nie zdobył, tylko ja, który ją oczarowałem. I kiedy Liza zauważyła, że się uśmiecham, że przystałem na tę grę, na którą zostałem skazany przez tamten urząd, ujęła kielich i spojrzała na mnie. Wszyscy zamarli na ten widok, a ja wstałem, żeby się zrobić wyższym. Staliśmy tak twarzą w twarz, z kielichami w palcach, a oficerowie spoglądali na nas, wyciągali szyję, żeby lepiej widzieć, wgapiali się i zachodzili w głowę, co jest grane jakby prowadzili przesłuchanie. Wtem Liza roześmiała się identycznie jak wtedy, kiedyśmy byli razem w łóżku. A ja zachowywałem się z francuską galanterią. Patrzyliśmy na siebie, jakbyśmy oboje byli nadzy i, i przez moment na jej oczach zjawiło się bielmo. Taka błona, jak w chwili, kiedy kobiety nie mdleją, ale pozbywają się ostatnich zahamowań, przyzwalając, żeby... Postąpiono z nimi tak, jak tego wymaga sytuacja, kiedy to otworem staje nowy świat, świat miłosnych gier i pieszczot. I przy wszystkich zaczęła mnie całować. Zamknąłem oczy, trzymaliśmy kielichy z szampanem, a kiedyśmy się całowali, nasze kieliszki przychyliły się i wino powoli ściekało na obrós. Całe towarzystwo zamilkło i od tego momentu wszyscy byli jakby oszołomieni. Spoglądali na mnie z szacunkiem i przez cały czas zastanawiali się, aż wreszcie doszli do wniosku, że znacznie lepiej będzie, jeśli krew niemiecka skuma się ze słowiańską, niż z niemiecką. I w ciągu paru godzin stałem się co prawda obcym, ale obcym, którego z lekką zawiścią czy też nienawiścią wszyscy szanują. Nawet kobiety przyglądały mi się badawczo, zastanawiając się, jaki byłbym z nimi w łóżku. I chyba stwierdziły, że jestem zdolny do jakichś ekstra igraszek i rozpusty, bo zaczęły słodko zdychać i przewracać oczami. I wdawały się ze mną w rozmowy, chociaż plątało mi się der, di, das. Ale żołnierze, ci z wafe i ci z SS, wszyscy patrzyli na mnie bykiem. Najwyraźniej rozeźleni, bo wreszcie połapali się, czym tak przyciągnąłem piękną, płowowłosą Lizę. Że zamiast niemieckiego honoru i krwi... Wybrała zmysłową i piękną miłość, wobec której oni, chociaż obwieszeni orderami i medalami za wyprawy na Polskę i Francję, byli bezsilni. A kiedy wróciliśmy z podróży poślubnej do miasteczka nad Dieczynem, tam gdzie byłem kelnerem, Liza zapragnęła mieć dziecko. Ale cały ten rytuał nie był dla mnie. Ja, jako prawdziwy Słowianin, ulegałem nastrojom, zawsze działałem pod wpływem chwili, więc kiedy powiedziałem mi, żebym się przygotował, to poczułem się identycznie jak wtedy, gdy zgodnie z prawami norymberskimi niemiecki lekarz zażądał, żeby mu na białym papierze przynieść trochę spermy do badania nasienia. No więc. Tym razem było to samo. Kiedy Liza powiedziała, że mi się przygotował, że właśnie tego wieczora będzie mogła począć tego nowego człowieka, przyszłego budowniczego nowej Europy, bo już od tygodnia słuchała spłyt Wagnera, Lohengrina i Zygfrida, i nawet zdecydowała, że jeżeli będzie chłopiec, to będzie się nazywał Siegfried Deche. Przez cały tydzień. Chodziła, przyglądając się tym wszystkim scenom na reliefach, kolumnat i podcieni, wystawała e, tam wczesnymi wieczorami, patrząc, jak ku błękitnemu niebu wznoszą się niemieccy królowie i cesarze, germańscy bohaterowie i półbogowie. A ja w tym samym czasie myślałem o tym, że znowu okryję cały jej brzuch kwiatami, że najpierw będziemy baraszkować jak dzieci, tym bardziej, że jesteśmy decze. Tego wieczora Liza przyszła w długim gieźle z oczyma bez miłości, za to przepełnionymi obowiązkiem i tą ichnią krwią i honorem. Podała mi rękę, mrocząc coś po niemiecku, i zapatrzyła się w niebo, jakby z sufitu, i przez sufit popatrywali na nas ci wszyscy z germańskiego nieba, ci nibelungowie, a nawet sam Wagner, którego Liza zaklinała, żeby jej pomógł zajść w ciążę tak, jak tego pragnie, zgodnie z nowym germańskim honorem, i żeby w jej brzuchu zaczęło się życie nowego człowieka, który stworzy i wprowadzi nowy ład nowej krwi, nowej idei i nowego honoru. A ja, kiedy to wszystko usłyszałem, poczułem, że odchodzi ode mnie wszystko to, co mężczyznę czyni męskim. I tylko leżałem, wgapiając się w sufit i marząc o utraconym raju, o tym, jakie to było piękne przed małżeństwem. No i tak niewiarygodne stało się faktem, bo miesiąc później musiałem chodzić na zastrzyki. Wzmacniające zastrzyki. Zawsze kuli mnie w tyłek całym zestawem igieł, tępych jak gwoździe, żeby mi podbudować psychikę. Więc, kiedy zaliczyłem już chyba z dziesięć serii zastrzyków, pewnej nocy nam się to udało. Zgodnie z przepisami pokryłem lizę. I zaszła w ciąży. Ale z kolei ona musiała brać zastrzyki wzmacniające, ponieważ doktorzy obawiali się, że nie donosi albo poroni tego nowego człowieka. I tak oto nic nie zostało z naszej miłości, a z tego narodowo-socjalistycznego spółkowania ostał się tylko jakiś tam akt w gieźle. Liza nie dotknęła wtedy nawet mojego przyrodzenia. Byłem po prostu do niej dopuszczony zgodnie z regulaminem i ładem nowego Europejczyka. I, i to mnie przygnębiło. A w ogóle wszystkie te ceregiele z dzieckiem to była czysta nauka, Chemia, a przede wszystkim zastrzyki. Liza, przez strzykawki z igłami, jak gwoździe, miała pokutę pośladki, tak, że trzeba się nam było skupić na opatrywaniu blizn. Rany po zastrzykach jądrzyły się, zwłaszcza moje, a przecież musiałem spłodzić piękne, nowe dzieci. Wkrótce przydarzyła mi się niemiła historia. Już parę razy zauważyłem, że w sali, gdzie odbywały się wykłady o sławetnej przeszłości dawnych Germanów, teraz słychać było rosyjski. Żołnierze w przerwach między obowiązkami zapładniania pięknych e, płowowłosych dziewczyn uczyli się jeszcze rosyjskiego, tych podstawowych zwrotów. I raz, kiedy słuchałem sobie pod oknem kursu rosyjskiego, kapitan zapytał mnie: co o tym myślę. A ja na to, że ani chybi będzie wojna z Rosją. Wtedy zaczął wrzeszczeć, że podburzam ludność, na co ja, że oprócz mnie i niego nikogo tutaj nie ma, ale on krzyczał, że y, mamy pakt z Rosją i że to jest podburzanie i rozsiewanie fałszywych pogłosek. Dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że to ten sam kapitan, który był świadkiem Lizy na ślubie i że nie podał mi ręki ani nie pogratulował, bo on był tym, który zalecał się do Lizy przede mną. A ja wlazłem mu w paradę i teraz nadeszła pora, żeby się na mnie odegrać. Rzecz jasna, złożył na mnie donos i stanąłem przed komendantem tego miasteczka, gdzie hodowano nową Europę. A kiedy się na mnie nawrzeszczał, że gadam bzdury, ogłoszono alarm. Zadzwonił telefon, komendant odebrał i natychmiast pobladł, bo wyszło na moje. Właśnie wybuchła wojna, tak jak ja przewidywałem. Na korytarzu komendant spytał. Jak pan na to wpadł? A ja odparłem skromnie, że obsługiwałem abysińskiego cesarza. Następnego dnia urodził mi się syn. I Liza dała mu na chrzcie imię Zygfryd. Tak jak to widziała na ścianach podcieni i jak słyszała w utworach muzycznych Wagnera, który był dla niej inspiracją przy poczęciu tego chłopaczka. Ale ja mimo to dostałem wymówienie, i przykazano mi, żebym po Europie zgłosił się w nowym miejscu. Hotelik Koszyczek był przeznaczony dla zakochanych, dla par e, melancholijnie spacerujących po skałach i miejscach widokowych, a potem wracających rączka w rączkę albo mocno do siebie przytulonych na obiad czy kolację. I byli ci nasi goście całkowicie odprężeni, spokojni, bo chociaż koszyczek też był przeznaczony dla Wafe i SSwaffe, dla oficerów, którzy przed wyjazdem na front wschodni spotykali się tu po raz ostatni ze swoimi żonami i kochankami, to wszystko działo się tu całkiem inaczej niż w tamtym miasteczku, gdzie hodowano nową rasę, dokąd żołnierze przyjeżdżali w roli zapłodowych ogierów czy knurów, żeby jeszcze tego samego wieczora, albo w ciągu dwóch dni, naukowo zapłodnić germańskim nasieniem niemieckie samice. Tak, w koszyczku wszystko odbywało się zupełnie inaczej, bardziej w moim guście i dlatego zamiast wesołości panował tutaj melancholijny smutek, nastrój sentymentalny, czego nigdy bym się po żołnierzach nie spodziewał. Niemal wszyscy nasi goście byli jak poeci przed napisaniem wiersza, ale nie dlatego, że już taką mieli naturę. Na pewno byli tacy sami bezczelni, chamscy, ordynarni, jak i inni Niemcy, wciąż pijani po zwycięstwie nad Francją, chociaż jedna trzecia oficerów z dywizji Gross-Deutschland padła w tej galickiej kompanii. Po prostu tych oficerów czekała inna droga, inne przeznaczenie, inny bój, bo to już inna para kaloszy iść na rosyjski front, który w listopadzie klinem wbił się pod samą Moskwę. Ale dalej nie mógł, więc armie rozpełzły się na bok, aż po Woronerz i jeszcze dalej na Kaukaz. No i te odległości i wieści z frontu, a przede wszystkim za frontu, gdzie partyzanci uprzykrzali drogę na front tak bardzo, że na tyłach też powstał front. Powiedziała mi to Liza, która stamtąd przyjechała. I ta ruska kampania wcale jej nie cieszyła. Przywiozła mi maleńki kuferek. A ja na początku nie miałem pojęcia, jak cenna jest jego zawartość. Był to kuferek. Pełen znaczków pocztowych. Skąd to wytrzasnęła, pomyślałem. I okazało się, że już w Polsce i we Francji Liza przetrząsała mieszkania żydowskie, we Lwowie podczas wywózki Żydów wpadły jej w ręce te znaczki, które jak powiedziała po wojnie będą miały taką wartość, że będziemy sobie mogli za nie kupić dowolny hotel w dowolnym miejscu. No. A ten mój synek, który tu był ze mną. Dziwne z niego było dziecko. Nie mogłem się w nim dopatrzeć ani jednego swojego rysu, czegoś, co by miał po mnie albo po Lizie. Był jakiś zastrachany i już w trzecim miesiącu brała go padaczka. A ja obsługiwałem gości ze wszystkich regionów Niemiec. Starałem się rozpoznać, a potem już zupełnie bezbłędnie odgadywałem, że ten niemiecki żołnierz jest z Pomorza, tamten z Bawarii, inny z Nadrenii. Zawsze odróżniałem żołnierza z nadmorza od tego z głębi kraju, robotnika od wieśniaka. To była moja jedyna rozrywka. Bez odpoczynku obsługiwałem od rana do wieczora, do późnej nocy, bez wolnego dnia, więc bawiło mnie już tylko zgadywanie, co kto sobie zamówi i skąd pochodzi. To samo robiłem z kobietami, przyjeżdżającymi tutaj z tajemniczą misją. Ale ja wiedziałem, że były nią smutek i strach. I jeszcze taki przejmujący żal. Nigdy już w całym swoim życiu nie widziałem małżeństw, czy par kochanków, które byłyby dla siebie tak czułe i troskliwe, i żeby w oczach było tyle ciepła i rozrzewnienia. Przypominało mi to, jak nasze dziewczęta śpiewały, czemu płaczą czarne oczy, albo zajęczały góry, czy coś w tym stylu. W okolicach koszyczka w każdą pogodę spacerowały pary, zawsze młody umundurowany oficer z młodą kobietą, milczący i zapatrzeni w siebie bez reszty. I ja, który choć obsługiwałem abisyńskiego cesarza, nie rozumiałem wcześniej nic. Dopiero teraz odkryłem, na czym to polega. Po prostu możliwość, że taka para nie zobaczy się nigdy więcej, sprawiała że stawali się pięknymi ludźmi. To właśnie był ten nowy człowiek, nie ten zwycięski rozwrzeszczany i butny, ale na odwrót. Człowiek pokorny i refleksyjny, z pięknymi oczami, spłoszonego zwierzątka. I tak oczami tych par kochanków, bo i małżonkowie w obliczu frontu stawali się znowu kochankami, nauczyłem się patrzeć na krajobraz, na kwiaty na stole, na bawiące się dzieci, na to, że Każda godzina jest darem Bożym, bo tego dnia i w nocy przed wyjazdem na front kochankowie już nie spali i nie chodziło im o to, żeby być razem w łóżku, ponieważ oprócz łóżka było coś więcej. Oczy i stosunek do drugiego człowieka. A wieści z frontu były tak kiepskie, mimo że armie posuwały się w szybkim tempie, że Liza z powodu tego blitzkriegu Robiła się coraz bardziej nerwowa, i mówiła, że już tu nie wytrzyma, że odwiezie Zygfryda do Hebu do restauracji Amsterdamska, a sama pojedzie na front, bo tam jej będzie lepiej. I tak niewiarygodne znowu stało się faktem. Minął rok i wyjechałem z koszyczka. Pożegnałem się, machając do chwili, kiedy powóz skrył się między pagórkami i nawet trochę popłakałem, a potem koleją pojechałem do nowego miejsca pracy te cenne znaczki miałem w zwykłym kuferku razem z jedzeniem w takiej fibrowej walizeczce którą ktoś wyrzucił w katalogu Cumsteina sprawdziłem wartość niektórych znaczków i wiedziałem od razu że nie będę już musiał okładać swego pokoju stu koronówkami bo nawet Gdybym użył ich jako tapet, gdybym wykleił nimi sufit, przedpokój i ubikację i jeszcze kuchnię, gdyby całe mieszkanie było oblepione zielonymi kafelkami stu koronówek, to i tak nie byłaby to suma, którą kiedyś zgarnę za te znaczki. Według Cumsztajna, za jedne cztery znaczki powinienem dostać tyle, że zostanę milionerem. Więc już sobie rachowałem w duchu, co to będzie. Jak kiedyś wrócę, bo Niemcy wojnę mają już przegraną, ich koniec jest tuż, tuż. Jak zjawiał się wysoki rangą oficer, umiałem z jego twarzy wyczytać całą sytuację. Te twarze były moimi gazetami i doniesieniami z bitewnych pól. Nawet gdyby przykryli oczy błyszczącymi monoklami, to i tak bym to poznał. Choćby założyli ciemne okulary, ja widziałem wyraźnie, jak to się skończy. A gdyby zasłonili twarz pończochą albo czarną maską to na podstawie generalskiego kroku sylwetki i zachowania odgadłbym jak wygląda sytuacja na polu walki przechadzałem się po peronie i w pewnym momencie znalazłem się przed lustrem spojrzałem i zobaczyłem obcego człowieka patrzyłem na siebie tak jak na tych Niemców którzy pochodzili z różnych stron mieli odmienne zasady upodobania i choroby a ja, ponieważ obsługiwałem abisyńskiego cesarza, wszystko to odgadywałem, bo jakby nie było, szkolił mnie pan Oberskowronek, który z kolei obsługiwał angielskiego króla. Przyglądałem się sobie i kątem tego przenikliwego spojrzenia zobaczyłem siebie dokładnie takim, jakim się przedtem nie widziałem, jako sokoła który badał się u nazistowskich lekarzy, czy będzie mógł spółkować z niemiecką nauczycielką gimnastyki, gdy w tym samym czasie ginęli czescy patrioci. I podczas gdy ludzie cierpią, ja żyję sobie wygodnie w niemieckich hotelach i hotelikach, gdzie usługuję Wehrmachtowi SS, więc jak się wojna skończy, nie wolno mi będzie wrócić bezkarnie do Pragi. Widziałem, jak wiszę na pierwszej latarni i to nie powieszony przez kogoś, tylko własnoręcznie. Jak wlepiam sobie w najlepszym razie dziesięć lat albo i więcej. Stałem tak bladym rankiem na całkowicie opustoszałej stacji i gapiłem się na siebie jak na faceta, który idzie mi naprzeciw, a potem zaczyna się oddalać. Ale ja, który obsługiwałem abysińskiego cesarza, muszę spojrzeć prawdzie w oczy. I tak jak kiedyś byłem wścibski i rozkoszowałem się cierpieniami lub intymnymi kłopotami innych obcych ludzi, teraz identyczną metodą przyglądam się sam sobie. I na ten widok robi mi się niedobrze. Tym bardziej, że jeszcze marzę, by zostać milionerem i pokazać Pradze i tamtejszym hotelarzom, że jestem jednym z nich, i to nie jakimś tam pierwszym z brzegu. Może nawet od nich lepszym. A to zależy już wyłącznie ode mnie. Co mam zrobić? Radziłem się swego obrazu w lustrze, a za mną cicho przejeżdżał pośpieszny skład, lazaret prosto z frontu. Kiedy stanął, zobaczyłem w lustrze zaciągnięte rolety, ale teraz jedna roleta podniosła się, ręka puściła sznurek i ujrzałem. Leżącą na łóżku kobietę w nocnej koszuli, ziewała, jakby chciała sobie zwichnąć żuchwę, a przy tym tarła oczy, aż wreszcie wyjrzała, gdzie stoimy. Patrzyłem na nią, ona na mnie i okazało się, że to Liza, moja żona. Widziałem, jak zerwała się, mignęła i wyskoczyła w tym nocnym stroju na peron. I zanim zorientowałem się, rzuciła mi się na szyję, całując mnie jak za panieńskich czasów, a ja, który obsługiwałem abisyńskiego cesarza, zauważyłem, że zmieniła się tak samo jak ci wszyscy oficerowie, którzy po powrocie z frontu spędzali w koszyczku przyjemny tydzień z żoną albo kucharką. Widocznie Liza widziała i przeżyła niewiarygodne historie, które stały się faktem. I znowu była tą dawną nauczycielką gimnastyki. Wiozła wojskowy transport kalek. I to tam, dokąd i ja jechałem, do Humotowa, do Lazaretu nad jeziorem. Wsiadłem z tym kuferkiem, pociąg ruszył i wszedłem do przedziału Lizy. A kiedy za zamkniętymi drzwiami i spuszczonymi zasłonami rozebrałem ją z koszuli, dygotała przy tym jak dawniej, gdy była jeszcze wolna, bo ta wojna chyba uczyniła ją wolną, pokorną, ona w rewanżu rozebrała mnie... I leżeliśmy w swych objęciach nadzy, i pozwalała się całować po brzuchu i nie tylko, a wszystko w rytm kołyszących się i resorujących buforów. Na stacji w Humotowie czekało już karetki, ciężarówki, autobusy, takie szpitale na sześciu kołach. Więc pojechałem z pierwszym transportem kalek tam, gdzie mi zlecono, do kantyny wojskowego szpitala, z kuferkiem na kolanach. A skórzaną walizkę rzuciłem na bagażnik na dachu, pomiędzy żołnierskie plecaki i tobołki. Jeszcze tego dnia przespacerowałem się po okolicy i obozie, rozciągającym się aż do kamienistego jeziora, przypominającego jezioro Genezaret albo yy, świętą rzekę Ganges, bo sanitariusze zwozili na długich deskach kaleki z gnijącymi ranami po amputacji do tego jeziora. W którym nie było ani śladu żyjątka, ani jednej rybki. Wszystko w tej wodzie wymarło i już nigdy, dokąd będzie biło źródło w tym pirytowym kamieniołomie, nigdy nie zjawi się tam życie. Kalecy leżeli w wodzie. Ci, którzy już się trochę podkurowali, pływali wolno. Brakowało mi jednej albo obu nóg do kolan, a niektórzy wcale nie mieli nóg i rękami, niczym żaby poruszali te kadłuby w niebieskiej wodzie, skąd wystawały im same głowy. Wyglądało to trochę jak w basenach nad dzieczynem. Dla mnie były to te same chwaty. Tyle, że kiedy już się napływali, spędzili w jeziorze czas przykazany im przez lekarzy, wtedy podciągali się na rękach i wpełzali na brzeg jak żółwie. Leżąc tam i czekając aż sanitariusze zawiną ich w płaszcze kąpielowe i ciepłe koce, a potem wszystkich setki ich było, jednego za drugim ułożą na promieniście zbiegających się deskach i powoli odtransportują na główny dziedziniec przed restauracją, gdzie przygrywała damska kapela i serwowano posiłki. Kiedy się odrobinę podreperowali i jednonodzy i bez ręcy i, i ci z popalonymi głowami, Wszyscy nabierali niesamowitej ochoty do życia, grywali w futbol, ping-ponga i szczypiurniaka, aż do zmroku musiałem ich zwoływać fanfarą, odgrywać capstrzyk na kolację. I wszyscy, kiedy przyjechali na tych swoich wózkach albo przykuśtykali o kulach, wszyscy tryskali zdrowiem, ponieważ... Na tym oddziale, gdzie serwowałem posiłki, była już tak zwana rehabilitacja. Natomiast na trzech pozostałych oddziałach lekarze operowali tych rannych z frontu, leczyli prądem i jądroferezą, żeby ich złożyć do kupy. A ja przez tych kalekich miewałem przedziwne przywidzenia. Wciąż miałem przed oczami członki, które stracili, ale czasem widziałem te brakujące członki, a potem one znikały. Wystraszyłem się, co to właściwie ma znaczyć. Przytykałem sobie wtedy palec do czoła i mówiłem sam do siebie. Dlaczego to tak widzisz? Boś obsługiwał abisyńskiego cesarza. Raz w tygodniu jeździliśmy z Lizą do Hebu, do hotelu amsterdamskiego, żeby odwiedzić synka. Kiedy inne dzieci bawiły się grzechotkami i misiami, a nawet już biegały, nasz Zygfryd raczkował na czworakach po podłodze i darł się dotąd, dopóki nie dostał młotka z gwoździami, by z dziką frajdą wbijać je w podłogę. Inne dzieci zaczynały gaworzyć, ale nasz synek, mało że nie chodził, to nawet nie mówił mama i tylko dygotał cały na widok młotka i gwoździ. I dopóki go nie położono, dopóty amsterdamską wstrząsały uderzenia młotka, a cała podłoga upstrzona była wbitymi gwoździami, dzięki czemu miał tak wyrobioną prawą rękę, że już z daleka widać było mocne ramię. Ilekroć byliśmy tam z wizytą, nie mogłem tego wytrzymać. Zresztą syneczek nie poznawał ani mnie, ani swojej matki, i tylko ciągle się darł, żeby mu dać młotek i gwoździe. A gwoździe były na kartki, albo na lewo. Musiałem więc załatwiać gwoździe, gdzie się tylko dało, a syneczek wbijał 6-centymetrowe ćwieki w podłogę, ja zaś po każdym uderzeniu łapałem się za głowę, bo, bo dopiero teraz zorientowałem się, że to dziecko, facet, który jest moim synkiem, jest i zostanie kretynem. Te jego gwoździe, zabijane młotkiem w deski podłogi, zaczęły z czasem nabierać innego znaczenia. Bo kiedy Syreny wyły na alarm i wszyscy uciekali do schronów, Zygfryd cieszył się z tego i promieniał. Inne dzieci miały wtedy pełne majtki, ale Zygfryd klaskał rączkami i wyglądał tak pięknie, jakby nigdy nie był chory na padaczkę i na głowę. A kiedy padały bomby, Zygfryd wbijał gwóźdź za gwoździem w deskę, którą zabierali dla niego do piwnicy i zanosił się przy tym ze śmiechu. A ja, który obsługiwałem abisyńskiego cesarza, Cieszyłem się z tego, że mój synek, choć jest przygłup, to potrafi zwiastować przyszłość wszystkich niemieckich miast, o których wiedziałem, że skończą tak samo, jak podłogi hotelowych pokoi. Nicodnizowąd zaczęły mi się zjawiać obrazy, o których już dawno zapomniałem, a one były nagle przede mną i to takie świeże i ostre, że stawałem stacą pełną mineralnych, jak porażony gromem. Wystarczyło parę sekund nad Pirytowym jeziorem, żebym dopełnił sobie portretu zdeńka, tego obera z hotelu, cichy kącik, co to się tak w wolnej chwili lubił zabawiać, że przepuszczał wszystkie pieniądze, jakie miał przy sobie, a zawsze było tego parę tysięcy. Z tego zdeńka był po prostu anioł, a każde jego wychodne, które spędzaliśmy razem, było niepodobne jedno do drugiego. Przez dziesięć dni główkował, jak przepuścić te tysiące. A tymczasem ja zamykałem się u siebie i układałem na ziemi stu koronówki. Potem chodziłem na bosaka, po tych banknotach, niczym po wykafelkowanej podłodze. Albo kładłem się na nich, jakby to była zielona łąka. Więc Zdeniek Raz urządził jednemu kamieniarzowi wesele dla jego córki. Kiedy indziej, wybraliśmy się z chłopcami z sierocińca do konfekcji i tam ubraliśmy ich wszystkich w białe marynarskie ubrania albo, jak był odpust, opłacił z góry na cały dzień wszystkie karuzele i huśtawki i tego dnia wszyscy mogli się wozić za darmo. A, a znowu innego wolnego dnia nakupiliśmy w Pradze najpiękniejszych bukietów i flaszek likierów, i chodziliśmy od jednego szaletu do drugiego, składając babkom klezetowym życzenia z okazji imienin, y, których nie miały, y, z urodzin, które już minęły, ale zdenniech był szczęściaż, bo zawsze jedna z tych bab akurat miała imieniny albo urodziny. Pewnego dnia powiedziałem sobie, że pojadę do Pragi i podskoczę taksówką do hotelu cichy kącik, wywiedzieć się, czy zdeniek jeszcze tam robi, a jeśli nie, to gdzie może być? I że skoczę też tam, gdzie byłem u babci na wychowaniu zobaczyć, czy jest tam jeszcze taka klitka, przed której oknem pojawiały się gacie i koszule, które z klozetowego okna na górze wyrzucali goście łaźni Karola, a babcia łatała te brudne gatki i sprzedawała potem robotnikom i murarzom na budowach? Stałem na stacji w Pradze i kiedy znalazłem pociąg na tabor, podciągnąłem rękaw, żeby zobaczyć, która godzina. A jak podniosłem wzrok, zobaczyłem, że pod trafiką. Stoi zdeniek. Zdrętwiałem. Znowu niewiarygodne faktem się stało. Zamarłem z ręką, odchylającą rękaw, a przy tym widziałem, jak zdeniek rozgląda się, jakby już długo czekał, a potem uniósł rękę. Na pewno na kogoś czekał, bo też chciał zerknąć na zegarek. A tu naraz przyskoczyli do mnie trzej faceci w skórzanych płaszczach i chwycili mnie za ręce. Trzymałem ciągle rękę na zegarku i widziałem, że Zdeniek patrzy na mnie nieprzytomnie, pobladł i stał tak przyglądając się, jak Niemcy pakują mnie do samochodu i odwożą. A ja zastanawiałem się, dokąd mnie wiozą i dlaczego. Zajechaliśmy na Pankrac, brama się otworzyła, a tamci poprowadzili mnie niczym jakiegoś złoczyńcy i wrzucili do celi. Nagle w głowie mi przyjaśniało... I zacząłem się cieszyć z tego, co się stało, i bałem się, żeby mnie za prędko nie wypuścili. Ba, życzyłem sobie, bo wojna i tak miała się ku końcowi, życzyłem sobie, żeby mnie zamknęli, wysłali do obozu koncentracyjnego. Marzyłem, żeby uwięzili mnie właśnie Niemcy. Moja szczęśliwa gwiazda znowu świeci. Otworzyły się drzwi i zaprowadzono mnie na przesłuchanie. A kiedy powiedziałem wszystkie dane personalne i dlaczego przyjechałem do Pragi, śledczy spoważniał i spytał, na kogo czekałem. Ja na to, że na nikogo. Wtedy otworzyły się drzwi i weszło dwóch w cywilu. Rzucili się na mnie, rozbili mi nos, wybili dwa zęby. Kiedy padłem na ziemię, pochylali się nade mną i znowu pytali, na kogo czekałem i kto miał mi przekazać informacje. Odparłem, że przyjechałem do Pragi tak sobie na wycieczkę. Na co jeden z nich nachylił się, uniósł mi twarz, a potem chwycił za włosy i walił głową o podłogę, a śledczy krzyczał, że spoglądanie na zegarek było umówionym znakiem i że należy do podziemnej organizacji bolszewickiej. Potem mnie odnieśli i umieścili z innymi więźniami. Ci wyciągali mi połamane zęby, otarli krew i porozbijany łuk brujowy, a ja śmiałem się i śmiałem! I jakoś niczego nie czułem. Ani tego bicia, ani ran, czy skaleczeń. Więźniowie patrzyli na mnie jak na jakiegoś gieroja, bo esesmani, wrzucając mnie, wrzeszczeli: ty bolszewicka świnio! Ale dla mnie to określenie zabrzmiało jak kojąca muzyka, jak przesympatyczny zwrot, bo już rozumiałem, że to jest bilet powrotny do Pragi. Jedyny wywabiacz, który może zlikwidować błoto. W jakie wdepnąłem, biorąc za żonę Niemkę. W sumie siedziałem na pankracu przez czternaście dni. Kolejne przesłuchania wykazywały, że zaszła pomyłka. Faktycznie czekali na człowieka, który miał spoglądać na zegarek. Dopadli łączniczkę, z której wyciągnęli wszystko, co ich interesowało, włącznie z tym, że miał to być ktoś inny. Przypomniałem sobie wtedy, że tam stał zdeniek. I że też chciał popatrzeć na zegarek, a Zdeniek jest moim przyjacielem i widział, że wzięli mnie zamiast niego. A on musi być kimś bardzo ważnym, więc gdyby nawet nikt z celi, to na pewno Zdeniek wstawi się za mną. Na wszelki wypadek, wracając z przesłuchania, zanim wepchnęli mnie do celi, odnowiłem sobie krwotok z nosa i znowu śmiałem się, uśmiechałem się, że mi z tego nosa chlustała krew. W końcu zostałem zwolniony. Śledczy mnie przeprosił, ale nadmienił przy tym, że w interesie Rzeszy lepiej ukarać omyłkowo dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, aniżeli pozwolić umknąć jednemu, jedynemu winnemu. Kiedy wróciłem do Homutowa, byłem zwolniony. To już do nich dotarło, i samo podejrzenie wystarczyło, żebym musiał pakować manatki. Znalazłem też list, że Liza pojechała do Zygfryda, do Amsterdamskiej, w Hebie. I żebym do nich przyjechał, a kuferek zabrała. Podjechałem więc autem pod sam Hep, ale tam musiałem poczekać, ponieważ ogłoszono nalot na Hep i aż. Leżę w rowie z żołnierzami i słyszę dudnienie, taki rytmiczny, regularny odgłos pracującej maszyny. I wtedy, jak żywy stanął mi przed oczami mój synek. Widziałem go jak codziennie, więc na pewno i dzisiaj. Rytmicznie, regularnie, mocnymi uderzeniami młotka, za jednym zamachem wbija w podłogę gwóźdź obok gwoździa. I to z takim zachwytem, jakby sadził gęsto szpinak czy rzotkiew. Nalot przeszedł, wsiadłem do wojskowego samochodu i, kiedy dojeżdżaliśmy do Hebu, zobaczyliśmy idących stamtąd ludzi, starych Niemców, którzy wyśpiewywali jakieś piosenki, wesołe piosenki. Być może przez to, co widzieli, powariowali, albo im odbiło. A, a może taki już mieli zwyczaj, pośpiewać sobie w nieszczęściu coś wesołego. I zaraz powitał nas tam pył i złoty dym. W rowach widzieliśmy też trupy i zaczęły się ulice z płonącymi domami. Służby sanitarne odgrzebywały na wpół zasypanych, klęczące sanitariuszki bandażowały głowy i ręce i ze wszystkich stron rozlegał się jęk i lament. Stanąłem przed gorącą, zwaloną ścianą hotelu amsterdamskiego. I kiedy powiał lekki wietrzyk, rozgarniając beżowe kłęby dymu i pyłu, zobaczyłem, że na ostatnim piętrze siedzi mój syneczek. Bez przerwy bierze gwoździe i mocnymi uderzeniami wbija je w podłogę. Widziałem z tej odległości, jak gruba jest jego prawa ręka. Właściwie nie zostało z niej nic oprócz tego grubego przegubu. Z wyrodniałego łokcia i muskularnego bicepsu, który jednym uderzeniem co rusz wbija gwoździe w podłogę, jakby nie spadły bomby, jakby nic na świecie się nie działo. Ludzie powychodzili ze schronów, ale Liza, moja żona, nie przyszła. Mówili, że została gdzieś na podwórzu. Zapytałem o maleńki odrapany kuferek i powiedzieli mi, że Liza miała go zawsze przy sobie. Wziąłem więc kilof, i cały dzień przetrząsałem podwórze. Drugiego dnia dałem syneczkowi pięć kilo gwoździ, i on wesoło wbijał je w podłogę, a ja tymczasem szukałem swojej żony, a jego mamusi. Dopiero trzeciego dnia natrafiłem na jej buty i pomału, chociaż zykryt, dar się i płakał, że nie ma gwoździ i nikt mu ich nie przynosi, więc przynajmniej walił młotkiem w główki już wbitych bretnali. Ja powoli. Wydostawałem z rumowiska swoją Lizę. Kiedy dokopałem się do połowy jej ciała, zobaczyłem, że skulona w kłębek ochrania fibrowy kuferek, który naprzód starannie ukryłem, a dopiero potem odgrzebałem całą moją żonę, ale bez głowy. Podmuch powietrza urwał jej głowę, której szukaliśmy jeszcze przez dwa dni, a w tym czasie syneczek wciąż walił młotkiem, wbijał gwoździe w podłogę i... W moją głowę czwartego dnia wziąłem kuferek i poszedłem bez pożegnania. A za mną słabły uderzenia młotka i wbijanych gwoździ, odgłosy, które potem słyszałem prawie przez całe życie, bo tego wieczora mieli przyjechać zakładu dla niedorozwiniętych dzieci po mojego syneczka Zygfryda. Natomiast lizę pochowaliśmy we wspólnym grobie, niby z głową, ale był to tylko szal. Owiązany wokół kadłuba, żeby ludzie nie pomyśleli sobie Bóg wie czego. chociaż z powodu tej głowy przekopałem całe podwórze. Wystarczy wam, co? No, na dzisiaj koniec.